Uważam, że wszyscy robią bardzo dużo, a niektórzy robią jeszcze więcej. Mowa tutaj między innymi o dolnośląskich strażakach, na których Polacy mogą liczyć w obliczu każdego kryzysu. Dowodzą razem z burmistrzem z Gorzelca w dyslokacji tych uchodźców z Ukrainy, którzy decydują się na wyjazd do Niemiec. Pomagają na dworcu głównym w wielu sprawach. Jest tu punkt dowodzenia z ekranami, z obserwacją różnych miejsc, żeby w razie czego szybko można było reagować czy wzywać policję. Tych działań jest jednak znacznie więcej. Opowiedział nam o nich komendant Państwowej Straży Pożarnej Marek Kamiński. Przede wszystkim wysłaliśmy nasze dwa autokary z zasobów Państwowej Straży Pożarnej na wschodnią granicę, gdzie od tego czasu do dzisiaj po całej Polsce jeżdżą i rozwożą uchodźców. No, kolejnym etapem było zaangażowanie się w zbiórkę sprzętu pożarniczego dla strażaków na Ukrainie, a także samochodów pożarniczych. Udało nam się z Dolnego Śląska zorganizować transport dokładnie 210 palet zebranego sprzętu i ponad 20 samochodów zostało przewiezionych na Ukrainę. Następnie włączyliśmy się w pomoc przy dyslokacji uchodźców, którzy docierają przede wszystkim tutaj właśnie na dworzec główny. Transport różnego rodzaju sprzętu logistycznego do samorządów, które potrzebują na przykład łóżek, materacy, śpiworów, to się naszymi samochodami ciężarowymi odbywa, również między innymi to jest z dworca głównego, już mniejszymi samochodami, mikrobusami rozwozimy również osoby do miejsc zakwaterowania. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i nie ma wątpliwości, że przy każdym kryzysie to właśnie strażacy do nich należą. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.